Mirosławo, w pierwszej kolejności gratulacje z otrzymanych, z tego co widzę, kilku nagród. Na tegorocznej uroczystej gali rozdanie nagród Lwice i Lwy Biznesu 2022. Tak, otrzymałam nagrodę w kategorii ubezpieczenia i inwestycje, ponieważ 27 lat już dbam o to, żeby moi klienci mieli zawsze pieniądze wtedy, kiedy ich najbardziej potrzebują. Kiedy? Kiedy nagle zapuka choroba, kiedy nagle zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, kiedy my po prostu potrzebujemy pieniądze. I dlatego otrzymałam również nagrodę jako Lwica Biznesu, którą warto znać z tego względu, że mam nieszablonowe rozwiązania, zarówno zagospodarowujące nasze ciężko zarobione pieniądze już, które mamy w zanadrzu, bo przecież pracujemy 10, 20, 30 lat, prawda? Zdarzyć się może. I to jest takie ukoronowanie tego, co robię, bo jeżdżę do Moniki Mularek Kucharskiej do Łodzi i tam też robimy takie prelekcje, które mówią nam o podatkach, o prawie spadkowym, o sukcesji w firmie, wszystko wokół pieniądza. No właśnie dzisiaj padło takie sformułowanie w trakcie gali właśnie na tej scenie, na której w tej chwili znajdujemy się, że jak rozmawiać o pieniądzach i o ich posiadaniu, to najlepiej właśnie rozmawiać z Tobą, czyli z Mirosławą Kowalkowską. Tak, bo pieniądze lubią ciszę, więc rozmawiamy, właściwie na takich spotkaniach się poznajemy, jak tutaj na gali, natomiast rozmawiamy wtedy, kiedy mamy czas i spokój, żeby rozeznać dla każdego konkretne rozwiązanie, bo pieniądze dla Ciebie mogą znaczyć co innego i pieniądze dla mnie mogą znaczyć co innego i dla każdego pieniądze są czymś innym. A ja rozmawiam i pytam, jakie pieniądze potrzebujesz, kiedy one będą potrzebne i co byś chciał, żeby się stało, jeżeli by ich zabrakło. I ostatnie pytanie, a ja nie mogę Cię nie zapytać, czy to jest u Ciebie na Twoim koncie już pierwszy Lwica Biznesu, czy jednak w poprzednich edycjach też już miałeś okazję dostać, zostać uhonorowana, nagrodzona nagrodą Lwica Biznesu? To jest moja druga nagroda Lwica Biznesu, ponieważ bardzo ważny był temat, pewność siebie. I tutaj właśnie dostałam nagrodę za w kategorii ubezpieczenia i inwestycje, ale za tym poszedł e-book, który mówi o pewności siebie, bo pewność siebie buduje się na wiedzy i doświadczeniu, a ja tą wiedzę i doświadczenie mam. Mało tego, właściwie najbardziej mi zależy na tym, żeby była Państwa udziałem ta moja wiedza i doświadczenie w finansach. Zarówno w inwestycjach, jak w ubezpieczeniach. I poprzednia gala była równie duża w ubiegłym roku. Jak to Ilonka powiedziała, to już jest siódma gala. Ja miałam tą przyjemność brać udział w ubiegłym roku i w tym roku, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolona, ponieważ dzisiaj mogę powiedzieć światu, korzystajcie z mojej wiedzy i doświadczenia. Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy oraz skorzystaniem z Twojej oferty, gdzie mogą znaleźć Twoją firmę oraz kontakt do Ciebie w social mediach? Więc tak, mam stronę mirosławakowalkowska.pl, gdzie jest bardzo dużo filmików edukacyjnych, jak również na YouTubie mam swój kanał, gdzie również możemy zapoznać się z takimi podstawowymi sprawami jak pełnomocnictwa, testamenty i również można do mnie napisać Mirosława Kowalkowska, Przemyślane Finanse to jest mój profil na Facebooku, jak i na LinkedInie. Wystarczy, że zgłosicie się Państwo do obecnego tu Andrzeja, który za każdym razem ma to cierpliwość i nagrywa te filmiki po to, żebyście Państwo korzystali. Mirosława Kowalkowska, Przemyślane Finanse.